Siemaneczko, z tej strony Tomuś. Dziś przedstawię Wam najlepsze kompozycje, top 7 najlepszych kompozycji w patchu 12.18, także zapraszam i lecimy od razu od pierwszej kompozycji. I na pierwszy ogień leci kompozycja Somem. Pamiętajcie, że top 7, które tutaj w tym filmie polecę, to nie jest, która jest najsilniejsza kompozycja, bo wszystkie są tak naprawdę równe, dlatego starałem się wybrać te kompozycje, które są tak zwane najsilniejsze, tak? No i tak jak mówiłem, zaczynamy od Soma. Na Soma najlepsze itemy to jest Blue Buff, Giant Slayer i Morello. Startujecie sobie najlepiej z itemami AD, czyli jakimś Betekiem Infinity, do tego jakiś Giant Slayer, Morello i Blue Buff. Ponieważ te tankowate zawsze możecie hitnąć później, a tutaj, aha, jedna ważna rzecz, bo dużo ludzi miesza Shojina jeszcze dodatkowo, bo Shojin też dostał zmiany, które polegają, że dość, że dostaje manę, też dostaje AP i wydaje się na papierze silniejsze, ale na Souma jednak ten Blue Buff, który dodaje więcej many na nim, jest silniejszy, także też budujcie Blue Buffa niż Shojina. Na Malphite'a z Azerothem, często ludzie startują z Azerothem, bo można Azeroth tak naprawdę wrzucić w każdą kompozycję. Tankowate itemy wrzucamy na Sylasa, do tego dostawiamy 3 magii, on się wtedy 2 razy odpala, 2 razy dostaje barierę, prawda? Nilla, która skacze jako assassin na plecy, do Nilli nie jest absolutnie potrzebny assassin, także nie martwcie się o to, że ona nie ma tych 20% kryta, ważne, że ma z 6 lagon te 30% attack speeda, bo te ability power nie za dużo jej daje, bardziej do tego Souma, tak? Seraphine, tutaj wrzuciłem alternatywnie item ten nowy, czyli Protector Wolf, bardzo spoko, tego Souma czasem ratuje. Zoe jako ostateczny mag, zanim dostaniecie Zoe, dostawiacie jakiegokolwiek maga. Ja osobiście lubię sobie stawiać Lux, która ma bazowy damage dosyć spory, jeśli chodzi o bezitymizację, tak? Do tego Zyra, która daje Invokera i CC-kuje backlane. Idealne, jakby można powiedzieć, połączenie. Co jest ważne, to to, że ta kompozycja jest mega flex, możecie zagrać tak, że zagracie 6 lagon, 4 bruzery, możecie zagrać tak standardowo, czyli 6 lagon, 2 bruzery, 2 invokery, 3 magi, 2 ispery, można zagrać 9 lagunów, jeżeli wchodzicie w level up, to najlepiej dostawić sobie barda, wtedy bard daje wam mistyka i jest bardzo silną jednostką, także w sumie chyba to tyle. No i coś, z czego się absolutnie cieszę, czyli powrót Ksai. Ksaja, jak wiecie, była grana przez pół setu siódmego, potem pół setu nie była grana, bo dostała mega nerfy. Grana była oczywiście Stalonem, czyli pomieszanie gildów z 6 Ragewingami. Jak wiecie, 6 Ragewingów dostało nerfa, 4 chyba dostało nawet buffa, nie jestem pewien, teraz nie mam przed sobą patcha, ale nadal wydaje mi się, że 6 Ragewingów z gildami jest okej. Okay. Dodajemy tutaj Shivane pod carry, w międzyczasie składamy sobie podstawowe Morello. Morello można przejściowo zagrać, można powiedzieć, we wszystko, o. Do tego dostawiamy najlepiej Staffa i Ionic Sparka, najlepsze itemy na Shivane. Do tego Hecarima, Rakana i Ksaje. Wtedy mamy 6 Rage Wingów, które dodaje nam 150% attack speedu i 50% Omni Vampa. Sejuani, Jace, Hecarim daje nam równocześnie Kawaliera i Shapeshiftera. Shapeshifter daje nam zawsze 50% bonusowego zdrowia do Shivany. Jace też równocześnie CC-kuje swoją umiejętnością, to znaczy CC-kuje, podbija po mojemu. Nazaje, ja najlepiej preferuję Ginso, Giant Slayer i Last Whisper. Rolujemy na poziomie najlepiej 8, ponieważ na 8 mamy większą szansę na Shivany, większą szansę na Zaję. Chyba że wiadomo, jesteśmy w kiepskiej sytuacji, no to rolujecie na 7, żeby hitnąć tą Zaję i między czasie, zanim dostaniecie Shivany, dodajecie jakieś tam kawaliery czy jakieś, nie wiem, można powiedzieć guardiany, żeby ta Zaja przetrwała Illy. Dużo osób też widziałem, jak sobie gram normalny na Nordiku, gra 4 shift shotów, które daje 25% attack speeda. Pamiętajcie jedną rzecz, że więcej niż 2 nie opłaca się po prostu grać, chyba że macie plus 1 ze srebrnego augmentu Swiftshota, to wtedy te 15%, ale czy 25% jest warte omijania tak silnych postaci jak Jace, czy Shivana, czy Hecarim? Wydaje mi się, że jednak nie. Dużo jest też osób, które polecają zamiast Last Whispera Infinity. I nie jest to oczywiście błąd, także jeżeli macie okazję, to wrzucajcie Infinity, wrzucajcie sobie Hoya, też Last Whisper jest dobry. Jedyne, co możecie pomijać na Zai, to jest Brutalister, ponieważ jest on po prostu słaby. I kolejną kompozycją na naszej liście jest to 6 Whisperów i 4 Bruzerów, w tym Pantheon i Siphon Carry.
Najlepiej dodać do tej kompozycji, jak widać, Seraphine z dwoma itemami, Protector łowami, wowami, no nie wiem za bardzo jak to czytać. Bardzo super działają. Na Panteona najlepiej BTK, Titan Resolva i najlepszy na Panteona itemem jest Warmog. Na Syphena to samo, czyli Titan, Betek. Ja preferuję tutaj QSS-a, wiadomo w tej mecie aktualnie tych CC-ków jest mniej. Dlaczego tu jest QSS? Ponieważ Ginso nie chcecie wstawiać dwa razy, bo wiadomo za dużo już by było tych atak speedów w gierce, bo dość, że musicie mieć na dwa Titany, to jeszcze na dwa Ginso to jest za dużo, czyli wrzucacie sobie spokojnie QSS-a z Magigressu i Kryta, a Ginso leci na Zyrę, które jest po prostu działa super. Zyra CC-kująca backlane, jeżeli macie jeszcze okazję, dostaniecie na przykład ze środka czy coś, to super na nią działa Edge of Night. Nie mogę tutaj znaleźć, ale wiecie o co chodzi, czyli ona gubi target, jeżeli jest w razie jakichś assassinów, jeżeli ona zgubi target, to nadal CC-kuje ten backlane do końca gry, boostując sobie attack speed za pomocą Ginso. Także super to się komponuje z tymi postaciami dalszymi, czyli tak, Olafa trzymamy z tyłu w razie jakichś właśnie assassinów czy coś, tym bardziej, że Olafa trzymać z przodu jest trochę kiepsko, bo on i tak nic nie zrobi, on jest bardziej tankowatą tutaj postacią. Panteon zadaje do 8k, Syphen aktualnie też do 9-8. Seraphine używa swojej umiejętności plus w razie małej ilości zdrowia te dwa protektor wowy się odpalają. Wydaje mi się, że w aktualnej mecie może w 12-18 namieszać taką pozycję, a dlatego wam ją tutaj wstawiam. No i czas na kompozycję, która namieszała, no i bardzo mocno namieszała w poprzednim patchu, nawet jak wiecie wyszedł bipatch w połowie patcha, czyli taki jakby patch podczas patcha, który znerfił tą kompozycję, czyli chodzi tutaj o Apeliosa i Gravesa, którego gramy w taki dosyć przedziwny sposób, ponieważ dajemy na senne Zeke'a. Powoduje to, że ten Zeke podczas walki na Dark Flye się rozszerza, czyli równocześnie mamy raz, dwa, trzy, cztery Zeke'i, czyli dwa Zeke'i na Gravesa i trzy Zeke'i na Apeliosa, bo jeden oczywiście wchodzi na samego Apeliosa. Apeliosa nie robimy tutaj, wiadomo, na poziom trzeci, tylko wstawiamy na poziomie drugim, dostawiamy drugiego Apeliosa też na poziomie drugim lub na jedynce, ale zazwyczaj nie było problemu, żeby tego Apeliosa na dwa razy na dwa mieć. Do tego Rengar, Rel, nawet nie robimy czterech Darkfly, do tego Gravesa, Betek, Titan, Hoi, najlepsze itemy, bo on się super leczy, za pomocą Zeke'ów ma taki atak speed, że najlepiej korzysta z tej itemizacji. Hekarima stawiamy całkowicie do przodu z Protector Wołem. W razie jakby ten Hekarim padał, to ważne jest, żeby on się odpalił, więc Protector Woł zawsze go obroni, po czym Rel dobiega do Hekarima, jak Hekarim pada i przejmuje target. Idealna kompozycja. Apelios z attack speedem zadaje teraz o wiele mniej, tak samo ma mniejszy attack speed. Grace nie dostał nerfów nadal, dlatego ta kompozycja już nie działa pod jakby samego Apeliosa, czyli trzeba mieć tego Grace'a, trzeba podrolować po niego na poziomie 7, ale nadal jest 4 kanonierów, dodaje się oczywiście do tego Zeri. Dlatego wstawiam tę kompozycję dalej, która jest warta uwagi. Na oczywiście level upie warto wrzucić sobie Sorakę albo Barda. Ja osobiście preferuję tu Sorakę, jeżeli ona się szybko zacznie odpalać, to Hekarin trochę więcej na froncie, Graves jako lecząca postać dostanie więcej leczenia. Także nie ma tu więcej opisać, czy ona jest trudna ta kompozycja, wydaje mi się, że nie. W early game'ie po prostu staramy się złożyć jak najszybciej Zeke'a i Last Whispera, dostawiamy, ja wam tu pokażę jak ja startuję powiedzmy na tej kompozycji, bo wiele osób nie wie jak startować z tej kompozycji. Dostawiamy sobie tak, pierwszego Apeliosa, Senne, Apelios, gdzie tutaj jest Apelios, Apelios, Rel, drugiego Apeliosa, nie na dwójce tylko dwa na jedynce, Senne poświęcamy, żeby ona rzucała wam tego Zeke'a. To stawiamy koło siebie. Do tego staramy się hitnąć Rengara. Już mamy 3 Zeke'i i ja w taki sposób startuję. Zeke się rozprzestrzenia na 3 osoby. Apelios spokojnie daje radę na jedynce. Jeżeli macie go na dwójce, no to powiedzmy, że jest Apelios na dwójce. To jest na jedynce, to jest Rengar na jedynce. Tutaj stawiamy sobie jakiegoś Last Whispera albo Huragan, zależy z czego startujecie i w taki sposób spokojnie można już ten, ale jeżeli chcecie tutaj sobie dostawić 6 level, w który dosyć szybko wchodzicie, to ja osobiście Sejuani na dwójce jakąś stawiam do przodu i wtedy ona z Rel trochę więcej tankuje. Ładnie, zgrabnie przechodzimy do kompozycji, która polega na mieszaniu praktycznie brązowych synergii i naprawdę wierzcie mi, że jest ona
jedną z najsilniejszych, na pewno top 3 z tego zestawienia, czyli Graves i Pantheon plus Seraphine na trzecim poziomie, choć zapamiętacie jedną rzecz, że jeżeli rolujecie na 8 poziomie po Seraphine 3, to ta Seraphine 3 wcale nie musi być na 3 gwiazdkach, wystarczy ją mieć na 2 i ona już sporo robi. Na Seraphine najważniejsze itemy to jest Shojin, Morello i Rabadon, co ważne. Na Pantheona ja lubię wrzucać Protector WoWa plus Warmoga i Titana. No i Graves, który nie dostał aż tak silnych nerfów, czyli Betek, Titan i Edge of Night, chociaż Edge of Night można zamienić spokojnie na jakiegoś hoja. Więc zależnie co wam tam jaka alternatywa leci. I cała okazałość pokazuje nam 2 kanoniery, 2 invokery, 2 guardiany, 3 laguny, 2 mistyki, 2 last whispery, chciałem powiedzieć 2 whispery. Na level upie, czyli na levelu 9 lubię wstawiać Yasuo, żeby mieć Warriora, prawda, do Pantheona. Taka kompozycja flex, musicie ją zagrać, żeby ją docenić, zanim dostaniecie Sorakę, czyli jak wchodzicie na przykład na 8 poziom, to albo wstawiacie Sorakę, albo Yasuo, zależy co dostajecie na rolce na poziomie 8, ale jeżeli nie dostaniecie w ogóle Yasuo i Soraki, to może być tutaj dostawiony Bard. Ja osobiście też lubię wstawiać Olafa, czyli żeby był ten dodatkowy jednak Warrior, to zależy co wam po prostu poleci. Więcej chyba się rozwodzić nie trzeba o tej kompozycji. Startujecie najlepiej sobie z jakiegoś Beteka lub Titana. Jeżeli macie szybką Seraphine z mobów lub później, to możecie wstawić na nią po prostu Morello standardowo i próbować pod Invokery przechodzić w tą kompozycję. Wcale nie jest trudno. Tutaj już w filmiku już macie kolejną kompozycję, ale zanim do niej przejdę, to chcę wam przekazać informację, że w następnych tygodniach postaram się wrzucić materiały z obserwatora TFT, czyli będę oglądał, jak ludzie grają aktualną metę, w jaki sposób przechodzić na przykład w tą kompozycję sprzed chwili i tak dalej, co ludzie preferują na poziomie Master Plus. Także się też nie martwcie, że tutaj w skrócie wam mówię, co jest grane i w jaki sposób jest grane. Jeżeli ktoś na bieżąco śledzi mój kanał, to wie, że staram się te materiały nagrywać, więc jeżeli chcecie, jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału, tak samo do mojego dokumentu, który link macie w podpiętym komentarzu i w opisie, z którego tutaj jak widać korzystam, to jest mój dokument do filmu. Kolejną kompozycją na naszej liście jest Daeya, taka standardowa, czyli budujemy na niej. Pamiętajcie, żeby w tej mecie aktualnie już nie grać Ginsonani i pod autoataki, czyli pod jakieś Giant Slayery full pod autoataki. Daeya już nie działa, jest ona teraz lepsza pod swoją umiejętność, czyli pod jakby swoje taki rzut, prawda? Na Nunu wstawiamy sobie standardowa Ionic Sparka, bardzo przyjemnie działa, żeby ta Daeya zadała więcej damage'u. Trzymamy go trochę z tyłu, żeby ten Idas, którego wrzucacie po aktualnej mecie, jak dobrze wiecie, możemy wstawiać ile dragonów chcemy, nie musimy mieć Augmentu. Do tego Leona, która daje nam Guardiana, równocześnie 6 Miraża. Na Hekalima ja lubię wrzucać sobie standardowo tego Protector Woła, czyli nowy item. Na Daeya najważniejsze itemy to jest Giant Slayer i Gemat Gauntlet. Zamiast Hoya możecie wrzucić sobie, dużo osób teraz preferuje na nim Gunblade'a. Też Edge of Night jest spoko, chociaż Hoy tutaj jest według mnie niezbędny. Także bo dzięki temu ta Daeya się leczy. Taka standardowa, więcej wersji dla was nie mam. Jak dobrze wiecie, w secie 7 było tych wersji Daeya chyba z 5-6, których się grało. Można zagrać pod Whispery Daeya w tym secie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu przekombinowane. Jedyne co musicie wiedzieć o Mirażach, to to, że gramy w Daeya wtedy, kiedy jest Miraż, który jest po prostu silny. Czyli jak zwykle Duelist, Spellsword jest fajny, Warlord jest fajny, Dumbringer jest spoko. Jedyne czego bym po prostu nie grał, to jest Executoner, Electric, Overlord, Piratę bym nie grał. Jest to po prostu zbyt słaby miraż, chwilowo przynajmniej. Dlatego jedyne co musicie zapamiętać, to że musi być jakiś tam w miarę dobry miraż pod tą kompozycję. No i jakby to powiedzieć, śmieszna kompozycja, która z automatu weszła w metę tylko dlatego, że większość kompozycji dostała nerfa. Chodzi tutaj o Nomzi za 3 golda, czyli Nomzi pod Invokera i pod Maga.
tutaj możecie trochę być zaciekawieni, dlaczego gramy Invokera, a równocześnie gramy 6 Whisperów pod Syphena, Kery pod Pantheona, ponieważ inaczej lepiej się tego zagrać po prostu nie da. Nomzy oczywiście rolujemy na poziomie 7 lub 8, żeby zrobić ją na 3 gwiazdki. Dużo osób preferuje na nią Shojina plus Infinity i Giant Gauntlet, ale najlepsze itemy na nią to jest Giant Gauntlet, Archangel Staff plus Giant Slayer. Nie potrzebuje ona zupełnie Shojina według mnie. Do tego dostawiamy sobie Zyrę, Syphena, Pantheona, Sylasa. To razem daje jej 6 Whisperów i 4 Invokery. Invokerem czwartym jest oczywiście Seraphine, którą trzymamy z przodu, chyba że mamy jakieś Assassiny, to możemy ją oczywiście przestawić. Lulu jest dodatkowym czempionem, jak wiadomo. Ja tutaj ustawiłem standardową itemizację na Syphena, czyli Betek plus Titan, na Pantheona jakiś Gargoyle plus Pantheon. Wiadomo, że jeżeli macie inne itemy, to możecie je dorzucić, jakieś Ginso, Hoi, trzecie itemy. Ja też lubię sobie dostawiać jakiś może Zizirot Portal na prawą stronę, jeżeli jest dużo osób na prawej stronie, wiadomo, musicie dywagować tym stołem, ruszać tym stołem, bawić się nim, co grę, wiadomo, co walkę. Czyli to jest wersja Invoker Nomzy. Ale jest jeszcze wersja... Tak, właśnie, wersja pod magów, czyli jednocześnie ciekawsza wersja, z drugiej strony wersja o wiele słabsza niż wersja Invokerów, bo wiadomo, że Nomzy działa tak, że co grę ona wam wyskakuje w innych wersjach, czyli kanoniera w ogóle nie gracie, pomijacie go, ale jeżeli jest mag lub invoker, to gracie tą albo tamtą przed chwilą, co pokazywałem wersję. Takie same itemy, do tego Heimerdinger jest dodatkową postacią. Gramy tutaj Nomzy w postaci 5 magów, dostawiamy Lux, Zoe jako maga najsilniejszego, Bard jako silna jednostka, zamiast Barda może być tutaj wrzucona Soraka, wiadomo, na levelu 8 Syphen. Itemizacja taka jak poprzednio, najważniejszy jest Betek plus Titan, trzeci item jest optymalny. Do tego Sylas, wszystkie defensywne itemy jako piąty mag, bardzo silny tank. Zanim po prostu ten Syphen i Sylas na levelu drugim padną, to ta Nomzy zrobi około 12-13 tysięcy damage'a. Ja osobiście jestem zadowolony, że ta Nomzy jest w mecie, ale może czasami was poddenerwować w tym patchu, więc się nie martwcie, sami ją po prostu kontestujcie. No i ostatnia bonusowa kompozycja w tym filmie jest to Kai'Sa, która dostała super buffy. Nie przejmujcie się nerfem na 6 i 4 Dragon Mancerów. Wydaje mi się, że ta Kai'Sa zadaje około 11-12 tysięcy, także spokojnie można ją grać, tak mi się wydaje, w mecie. Jedyne co trzeba wiedzieć to to, że trzeba mieć jednak ten emblemat Dragon Mancera, bo wrzucamy ją na Seraphine, która za pomocą Rabadona i Titana, który się stakuje, powoduje to, że Seraphine przez całą walkę dosłownie leczy cały ten okrąg, tak samo Kai'Sę. Na Kai'Sę najlepsze itemy to jest Full Crit, czyli Infinity Edge połączenie z Giant Gauntletem powoduje to, że daje wam ona 100% kryta. Do tego dostawiamy Blue Buffak, czyli najlepszy item na nią. Rolujemy, pamiętamy, na poziomie 6, podrolowujemy na levelu 5, żeby ją mieć na drugim poziomie. Do tego dostawiamy Nille jako Assassin Qiyana, która łączy się równocześnie jako Tempest z Lee Sinem na Lee Sina. Ja osobiście wrzucam Warmoga plus 2 Protector Woły. Do tego stawiamy ich takim jakby okręgu. Kai'Sa zadaje do 11, a licząc dogrywkę około 15-16k damage'u, także dosyć buff spory. Tak mi się wydaje, że ta kompozycja może wejść do jakiegoś A+, S-tieru, także korzystajcie dopóki można. To będzie na tyle w tym filmie, także dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz zapraszam na mój dokument, niedługo pojawią się nowe materiały na temat mety w 12.18, także wyczekujcie. Ja już jestem zdrowy, także niedługo biorę się za nagrywanie. Trzymajcie się i cześć!